niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za ofiarę miłości. Zbór w Czechowicach serdecznie Was pozdrawia, bracia i siostry. Też jesteście w naszych modlitwach, aby Bóg błogosławił, pomnażał ten Kościół, ten zbór na tym miejscu. Chcę tylko wspomnieć, że kiedy ktoś mnie pyta, ile wam jeszcze brakuje do zakończenia tej budowy, to co roku odpowiadam 100 tysięcy. Za każdym razem, kiedy coś zrobimy, to patrzę, ile jeszcze trzeba zrobić. Nigdy nie zrobiłem dokładnej kalkulacji, ale tak jakoś to dziwnie się składa i ten, kto cokolwiek buduje, to wie, jak to jest z budową. W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach zrobiliśmy bardzo ważną rzecz na górze. Tak bracia wymyślili taką łatwiejszą, chyba tańszą sprawę ocieplenia górnych pokoi, bo bardzo dużo nam ciepła uciekało przez właśnie górne pomieszczenia. Tam jest strop taki, wiecie, drewniany, stary, niezabezpieczony, nieocieplony. No i bagatela wyszło to około 15 tysięcy złotych. Mówili, że jakbyśmy robili od strychu, to by wyszło ponad 20. A później jeden z braci, który przez miesiące nie dawał żadnego rachunku, robiliśmy baptysterium, dzięki Bogu w tym roku po raz pierwszy mieliśmy tam chrzest. No i w końcu ja mówię, no to ile w końcu mamy zapłacić? On mówi, robocizny nie liczę, wielu innych rzeczy nie liczę. Tak patrzyłem na te faktury, na te rachunki. Mówi, tak, żeby było przynajmniej za tą większą część materiałów 6400. No i wiecie, to tak się zbiera jedno do drugiego i wyszło nam, że mamy 20 tysięcy do zapłacenia. Ale dzięki Bogu już 8300 żeśmy zapłacili. Dlatego, że Bóg jest dobry. Dlatego, że Bóg jest dobry. Kiedy rozpoczynaliśmy ten remont, Pan do mnie powiedział takie słowo, ty się o to nie martw. Znaczy, wiecie, ty się o to nie martw, bo ani mąki w garncu nie zabraknie, ani oliwy w bańce. I za każdym razem mogę obserwować coś takiego, kiedy dochodzimy, tak wiecie, ten poziom naszych funduszy dochodzi do zera na naszej tej, to nagle patrzę, znowu pojawiają się pieniądze. I to czasami od ludzi, których nie znam albo słabo znam, gdzieś ludzi, którzy są poruszeni prywatnie, osobiście i tak dalej. I za to niech będzie Bogu chwała. Chcę, kochani, mówić o Kościele dzisiaj. Chcę mówić o tym, żebyśmy budowali się nawzajem. Chcę mówić o czymś, co jest z jednej strony tak jednoznaczne w nauczaniu Bożego Słowa. Wydawałoby się, jest to tak proste, tak oczywiste, a jednak dla wielu chrześcijan, dla wielu Bożych dzieci sprawia to pewną trudność, jakby nie rozumieją, co to znaczy być częścią swojego zboru. Dlatego chciałbym przeczytać na początek dwa fragmenty z Bożego Słowa, z pierwszego listu Piotra. Będę czytał wiersz 5 i wiersz 6, a później z listu do Efezjan z 4 rozdziału. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I listu do Efezjan od 11 do 16 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do
męskiej doskonałości dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Słuchajcie, tylko dwa fragmenty z Bożego Słowa, a co najmniej trzy razy było użyte słowo o budowaniu. Ale zapewniam was, że to pojęcie i to słowo budować w Nowym Testamencie odnośnie Kościoła występuje wiele, wiele razy. Czyli jeżeli tak jest to wielokrotnie powtarzane, to znaczy, że jest to niezwykle ważne w oczach Pana, w oczach tego, który jest głową Kościoła. I ważne jest, abyśmy my pochwycili to, tą prawdę, to przesłanie i zgodnie z tym żyli i postępowali. Kochani, kiedy patrzę na Kościół, to muszę wam powiedzieć, że Kościół jest piękny. Dlatego, że Pan o nim mówi, że jest jego oblubienicą. On sobie ją przygotowuje. I tobie i mnie dane jest być częścią oblubienicy Pana. Słowo Boże nam mówi wielokrotnie i nazywa Kościół świątynią Pana. Nazywa go budowlą albo też nazywa go mieszkaniem Boga. To jest zdumiewające, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, chociaż cieszymy się z budynków. I one dają nam możliwość, żeby właśnie Kościół mógł się zgromadzić razem. Tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy. I Kościołem w pojęciu Bożego Słowa nie jest ten budynek, ale jesteśmy my tutaj zgromadzeni, aby razem uwielbiać i wywyższać Pana. Aby Jemu oddawać chwałę. Świątynia Boża. Kościół, który mówi o tym, że jest mieszkaniem Pana, pokazuje nam, zresztą w liście do Hebrajczyków, w proroctwach Starego Testamentu jest powiedziane, że Bóg ma pragnienie zamieszkać pośród swojego ludu, przebywać ze swoim ludem. To jest to największe powołanie, jakie człowiek może uzyskać. Oto Stwórca, Pan, Zbawiciel chce być razem z nami. Chcę, żebyśmy byli wokół Jego tronu zgromadzeni. Chcę, żebyśmy byli Jego rodziną, do Niego należeli, byli razem z Nim. Zamieszkam pośród nich, mówi Pan. Będę się przechadzał pośród nich, mówi Pan. Będą moim ludem, moją własnością i ja będę tam obecny. Słowo Boże mówi, że kiedy Kościół się zgromadza, kiedy jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu moim, ja tam jestem. Nie rozumiem tego i myślę, że nikt z nas tego nie zrozumie, skąd, dlaczego Bóg tak bardzo pragnie mieć ze swoim stworzeniem, z nami, tak bliską relację i społeczność. Ale kiedy patrzymy też na Kościół, kiedy On nazywa go swoją oblubienicą, swoją świątynią, swoim mieszkaniem, swoim przybytkiem. On mówi tak w liście do Koryntian: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I Duch Boży mieszka w was. Kto tedy niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Kiedy pastor modlił się o prześladowanych, to wspomniał coś takiego, że ci, którzy atakują Boży lud, Boży Kościół, Bożych wybranych, dotykają się źrenicy Bożego oka. Ale ja mogę, możemy powiedzieć jeszcze coś więcej. Oni uderzają w samego tego, który jest głową i założycielem Kościoła, w samego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego, że pamiętacie, kiedy Saul jechał do Damaszku prześladować Kościół, Chrystus zagrodził mu drogę, objawił mu się. Mówi, Szawle, Szawle, czemu ty mnie prześladujesz? Prześladowanie Kościoła jest niczym innym jak prześladowaniem, występowaniem przeciwko samemu Chrystusowi Jezusowi. A więc chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli, popatrzyli na siebie. Jak apostoł Piotr powiedział, wy jako kamienie żywe budujcie się w ten duchowy dom, w to święte, oddzielone kapłaństwo dla Boga, aby składać duchowe ofiary Bogu. Składaliśmy duchową ofiarę na samym początku. Uwielbienie, modlitwa, chwała jest składaniem duchowej ofiary Wszechmocnemu. A więc Kościół, rozumiem to tak, ci, którzy są tymi żywymi, ożywionymi przez Boga kamieniami i włączonymi do Jego budowli, oto powinien być w tym momencie pełen chwały, czci i uwielbienia, bo to jest ofiara chwały. Cześć dla naszego Pana, dla naszego Boga, dla naszego Zbawiciela. Kiedy patrzę na Kościół, kiedy Jezus patrzy na Kościół, pamiętacie z objawienia Jana, kiedy On przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Te zbory były w tak różnej duchowej kondycji, ale każdy z nich w oczach Pana, w oczach Zbawiciela był złotym świecznikiem, który On prowadził, który On karmił, który On karcił po to, aby ich wszystkich doprowadzić do wiecznej chwały. On miłuje Kościół. Tak jest napisane. Chrystus umiłował Kościół i oddał życie za nas, czyli za Kościół, za każdego z nas osobiście i za cały swój Kościół. On oddał swoje życie. I apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że On się o Niego troszczy, On Go pielęgnuje, On Go karmi. Dlaczego o tym mówię? Bo Pismo o tym mówi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Pan chce jakby zwrócić nasze serca, abyśmy mieli to właściwe nastawienie do Kościoła, do zboru, do miejsca, w którym Bóg mnie, Ciebie umieścił. Abyś patrząc na Kościół, aby on stał się w Twoich oczach tak cenny, jak cenny jest w oczach Zbawiciela. Aby był tak drogi, jak drogi jest w Jego oczach, bo On zapłacił swoim życiem za Kościół. Przelał krew swoją świętą za Kościół. Abyśmy nigdy nie myśleli, czy nie mówili, czy lekceważyli sobie Kościół, swój zbór, do którego Pan nas przydał. Bo muszę wam powiedzieć, bycie w Kościele to jest ogromny przywilej i łaska. Zgodzicie się ze mną? To jest ogromny, bo oto byłem martwym kamieniem, do niczego niezdatnym, a Chrystus przechodził koło mnie, spojrzał na ciebie, na mnie, ten martwy kamień do niczego nieprzydatny i wziął go w swoje ręce. On go przemienił w żywy kamień i gdzie cię i mnie umieścił? Umieścił w swojej świątyni, w swoim mieszkaniu, przybytku, w swoim kościele. Bo Grecy nazywali martwym kamieniem, kamień bezużyteczny, leżący gdzieś tam sobie. Ale stawał się żywy, kiedy rzeźbiarz, kiedy artysta, kiedy budowniczy wziął go i umieszcza go w swoim projekcie, w swojej budowli, którą zamieści, którą prowadzi. Oto jesteś takim ożywionym kamieniem. Stałeś się królewskim kapłaństwem. Mamy tak wielkie wybranie i tak wielkie powołanie. I On mówi do Kościoła, abyśmy budowali jedni drugich. Kochani, kiedy nad tym się zastanawiałem, kiedy na ten temat w różnych zborach usługiwałem, tak sobie rozmyślałem, pierwszym budowniczym Kościoła jest sam Pan. Mówi, ja zbuduję mój Kościół. A bramy Hadesu go nie przemogą. Czyli bramy śmierci Kościoła nie przemogą. My mamy takie pojęcie, czy tak używamy często, bramy piekieł go nie przemogą. Ale tam nie jest użyte słowo piekło, ale Hades, kraina umarłych, śmierć. To, co przynosi śmierć.
nie przemogą Kościoła. Dlaczego? Bo Pan go postanowił budować i on ma cel, i on ma moc, i on ma władzę, aby swój Kościół dobudować do końca. I to będzie chlubne zakończenie, które zakończy się tym, że on przyjdzie i zabierze swój Kościół. Dlatego, że on jest budowniczym. On przede wszystkim powiedział, ja zbuduję mój Kościół. I pamiętacie tam ten fragment z Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału. On mówi, a ty jesteś Piotr. A później mówi, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu go nie przemogą. I wielu ludzi tak myśli, czytając ten fragment, no to może Piotr jednak jest tutaj tą skałą. Ale kochani, ten tekst zupełnie co innego mówi, absolutnie. Nigdy człowiek w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie nie został nazwany skałą. W psalmach, przy powieściach, księdze Samuela, wszędzie możemy przeczytać, że tą skałą wybawienia człowieka jest wszechmogący Bóg. To Jezus w Nowym Przymierzu został nazwany skałą zgorszenia, o którą się ludzie będą potykać. Jeżeli nie uznają w nim swojego fundamentu, tego, na którym można zbudować prawdziwe chrześcijańskie życie i na którym zbudowany jest Kościół. Bo wiecie, tam, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, który ma to objawienie, mówi do niego takie słowa i tam jest gra słów, którą nie znajdujemy w naszym tłumaczeniu, ale w języku greckim, w tekście biblijnym tak. Jezus mówi do niego, ty jesteś Petros, ty jesteś kamień, ty jesteś odłamek skały, a ja na He Petra zbuduję mój Kościół. Ja Kościół zbuduję na skale, a nie na kamieniu czy odłamku skały, którą ty, Piotrze, jesteś. I wszyscy to doskonale rozumiemy. Nikt z nas tutaj nie ma wątpliwości. Kościół zbudowany jest na skale, którą jest sam Pan, którą jest wszechmogący Bóg. I ty i ja, on jest skałą, on nazwany jest fundamentem i ty i ja jako kamienie zostajemy przez niego wzięci i on je układa. List do Efezjan mówi, że świątynią Bożą jesteście, którą sam Chrystus spaja z sobą mocno. Inaczej mówiąc, te kamienie ożywione, które stają się świątynią Pana, tak naprawdę są spojone przez samego Chrystusa, który jest w tobie i we mnie, który jest w Kościele. Biblia mówi, że on jest sam pełnią Kościoła i wypełnia Kościół, który jest jego ciałem. Cudowne spoiwo, cudowny Zbawiciel. Oto Chrystus was, nadzieja chwały. On jest tym łącznikiem, on jest tym cementem, tym, jak to nazwać, zaprawą murarską, która łączy te kamienie. To jest ciekawe, że te, które są najbliżej fundamentu, muszą największy ciężar ponieść. Nie? Największa odpowiedzialność. Wytrwali, wierni, oddani. W każdym razie przylegający do siebie, mocno zespojeni przez obecność Pana i Ducha Świętego. On buduje Kościół. I możemy patrzeć na Niego i powiedzieć, Panie, chcemy być budowani przez Ciebie według wzoru, który Ty masz dla Kościoła. Po drugie, kiedy patrzę do Bożego Słowa, możemy widzieć, i to czytaliśmy z listu do Efezjan, Kościół budowany jest przez tych, których On powołał na różne urzędy w Kościele. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele, pasterze. Kościół budowany jest... Tam moglibyśmy jeszcze dodać do tego starszych i diakonów. Kościół budowany jest przez tych, których on powołuje na swój urząd. Tam zobaczmy z tego listu do Efezjan, bardzo mocno wynika, że ci, którzy są przez Pana w Kościele ustanowionymi, mają przygotować świętych. Czyli ciebie i mnie mają przygotować świętych do diakonii, czyli do posługiwania i do czego? I do czego, bracia i siostry? I do budowania ciała Chrystusowego. A więc Kościół budowany jest w cudowny sposób i Pan ma głowa Kościoła, On ma swoich pomocników, tych, których ustanowił, aby On ich wyposażył, On ich uzdolnił.
aby wykonali Jego dzieło dla Kościoła. Nauczali, prowadzili, strzegli, wyposażali, aby ci, którzy są Jego Kościołem i świątynią, byli gotowi do wszelkiego rodzaju posługi i budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. A to oznacza, i to wyraźnie wskazuje, że na trzecim miejscu, czy jakby tymi, którzy dołączają do budowania Kościoła, jest każdy ten, który do tego Kościoła należy. Nie ma takiej opcji, sytuacji, że ktoś staje się częścią zboru, częścią Kościoła i on nie ma odpowiedzialności za Kościół, za swój zbór, do którego Bóg go przyłączył. Sprawił, że go w to miejsce wbudował tak, aby był częścią jego świątyni. A więc lud Boży, każdy z nas ma i niesie też swoją miarę odpowiedzialności za posługiwanie, ale też za budowanie Kościoła. I chcę, bracia i siostry, powiedzieć, nie jesteś odpowiedzialny za budowanie Kościoła w Afryce. Nawet w Gdańsku, nawet w Czechowicach jesteś odpowiedzialny za budowanie Kościoła, do którego Bóg ciebie przydał. To jest pierwsza twoja odpowiedzialność. Zgodzicie się ze mną? Czasami ludzie mówią, pastorze, Duch Pański mnie tak poruszył, że ja jestem tą niedzielę w innym zborze, za chwilę jestem w innym zborze, znowu jestem w innym i on nawet nie ma czasu posłuchać, co się w jego zborze dzieje. To jak on go ma budować? Że to nie jest prowadzenie ducha. Ja myślę, że Duch Święty jest w całkowitej zgodności z tym słowem, które nam przekazał. A więc mamy i Kościół jest wezwany i członkowie ciała Chrystusowego są wezwani do tego, abyś dołożył starań, abyś dołożył wysiłków, abyś dołożył skupienia na tym, aby przyczyniać się do budowania Kościoła, zboru, do którego Pan ciebie z łaski swojej przydał. To słowo budować, moi drodzy, ono związane jest z podnoszeniem, z budowaniem, z ulepszaniem. W samym liście do Koryntian użyte jest 10-krotnie, aby Kościół był budowany. Chciałbym, jeżeli zapomnicie o wszystkim, co dzisiaj powiem, żeby nam pozostała ta jedna rzecz. Oto przed Bogiem, należąc do zboru, jestem odpowiedzialny przed Panem i kiedyś zdam z tego sprawę za budowanie swojego zboru. Będę z tego rozliczony. Nie jestem na takiej zasadzie, jak podoba mi się, to jestem, jak mi się nie podoba, to nie jestem. Po prostu Bóg mnie tutaj umieścił, abym uczestniczył w życiu, w budowaniu ciała, do którego Pan mnie przyłączył. Kiedy myślę o Kościele, kiedy czytam o Kościele, apostoł Paweł w liście do Koryntian w 16 rozdziale, w wierszu 17 i 18 napisał takie szczególne słowa, a cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Sobie tak myślę, Boże, podnieśli apostoła Pawła na duchu, czyli jego duch jakby był taki troszeczkę, jak to się mówi, tak w swoim duchu tak gdzieś tracimy siły, upadły duch, zwątpiały duch, tak? Przygnębiony. W każdym razie sam apostoł Paweł, ten namaszczony Boży sługa, ten obdarowany mąż Boży, on potrzebował ciała, on potrzebował braci, którzy przyjdą, staną koło niego i dadzą mu zachętę. Rozumiecie? To znaczy, że najwięksi, najbardziej namaszczeni liderzy i przywódcy także w Kościele potrzebują wzajemnej zachęty.
To znaczy, że każdy członek w Kościele Jezusa Chrystusa potrzebuje zachęty. Kiedy przyszli, kiedy powiedzieli parę słów o zborze w Koryncie, podnieśli mnie. Oto mój duch się podniósł, pocieszyli mnie, mogłem na nowo odetchnąć spokoju. Biblia mówi wyraźnie, jeden członek drugiemu dodaje posiłku. Jeden członek drugiemu dodaje posiłku. Czasami jeden serdeczny uśmiech, uścisk dłoni, zmienia sytuację i wchodzisz do zgromadzenia, mówisz, kochają mnie tutaj. A jeżeli twój brat czy siostra wita się, czy witasz się, prawda, i ktoś tak popatrzy mimochodem albo w ogóle jakąś zesępioną miną, to od razu ty jesteś jakiś taki zniechęcony. Mówisz, co jest? A diabeł lubi wykorzystywać tego rodzaju sytuacje. Ale co chcę powiedzieć? Nie bądź tylko tym, który czeka na ten uścisk i na ten uśmiech i na ten dobry SMS i na to podniesienie, ale bądź tym, który to robi. Bądź tym, który dostrzega tych smutnych, przygnębionych, strapionych, obciążonych i wychodź do nich pierwszy, a Bóg będzie ci błogosławił i napełniał ciebie zachętą, abyś mógł dalej to czynić. Kochani, w liście pierwszym do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze tak, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Ale słowo, które tam jest użyte i u nas przetłumaczone napominajcie, tak naprawdę nie oznacza tego napominania w takim, wiecie, zwracanie uwagi, chociaż takie słowo jest, ale inne greckie. Zachęcajcie, zachęcajcie, nawołujcie, wzywajcie, błagajcie, dodawajcie otuchy. Piękne słowo, które użyte jest wielokrotnie, parakaleo. Zachęcajcie, dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Kiedy dwie armie stoją naprzeciw siebie, a jedna jest taka słabsza, potrzebuje większej zachęty i motywacji do walki, bo inaczej rzucą broń i uciekną. I dowódca staje, siada na białego konia i przez cały szereg przejeżdża i robi parakaleo. Mówi, damy radę, zwyciężymy, oto pójdziemy i zdobędziemy i pokonamy wroga. To jest, zachęcajcie jedni drugich. Bądź tym, który stoi wobec tego, który nie wie, co z sobą począć. Bądź tym i podnieś go, mówisz, w mocy Pana, w Jego łasce dasz rady, bracie. Oto jestem koło Ciebie, pokonamy i zwyciężymy. Zachęcajcie jedni drugich. Kościół, ten świat jest pełen zniechęcenia, pełen krytyki, pełen różnego rodzaju złych rzeczy. Ktoś takie fajną rzecz powiedział, sobie to zapisałem. Ludzie rozkwitają, gdy odczuwają miłość, zainteresowanie, ciepło i życzliwość. Inaczej się czujemy, nie? Jeżeli czujemy się, że od razu ktoś coś zakłada wobec nas, nie, ma podejrzenia, to tworzy pewien dystans. Ale kiedy jesteśmy otwarci, pełni miłości, to zupełnie pozwala nam rozkwitać. Krytykanstwo onieśmiela. Powoduje utratę wiary we własne siły, zniechęca nas. Kiedy patrzę na Boga, kiedy masz z Nim relację, kiedy On przychodzi do naszego życia, On mógłby nam wiele rzeczy, na wiele rzeczy zwrócić uwagę, to i tamto i tamto. Ale patrzę, jak On przychodzi, jak pełen miłości. To nie znaczy, że On pewne rzeczy zostawia, jakby ich nie było. On
chcę je naprawić. Ale w tym widzę ogromną Jego miłość. On to robi w ogromnej miłości, aby podnieść, zachęcić każdego z nas, abyśmy biegli. Tak się zastanawiam, jak ja, ty możemy budować ciało Pana, bo przecież ono jest budowane w sposób duchowy, ponadnaturalny. Kościół nie jest organizacją. Skoro to jest budowla duchowa, świątynia duchowa, musi być w duchowy sposób budowana. Jedną z pierwszych rzeczy, która mi się nasuwa, to to, żebym mógł budować Kościół, to jest Słowo Pana. Jest ono duchowe, natchnione, pełne Boga i Bożego życia, tchnące Bogiem, dosłownie to oznacza. Czyli moją odpowiedzialnością, odpowiedzialnością każdego Bożego dziecka, które przydane jest do Kościoła, masz budować Kościół. Oczywiście poprzez te właściwe relacje, nastawienie, zachętę, ale masz go budować także poprzez te duchowe rzeczy, jakim jest Słowo Pana. Dlatego między innymi tu już dzisiaj słyszeliśmy, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was w obfitości. We wszelkiej mądrości. Jedni drugich napominajcie, zachęcajcie przez i napominajcie, tam jest to słowo też zwracać uwagę, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie. W słowie lub w uczynku wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Jak mogę zbudować duchowo, wewnętrznie, nie psychologicznie, ale tak, żeby przekazać Słowo Pana, które nas buduje, które pozwala nam toczyć dobry duchowy bój, tylko w jeden sposób. Jezus używał tego sposobu dla siebie i dla innych. Oto posyła Słowo, daje Słowo. To Słowo nas podnosi. Psalm 107 mówi, kiedy ludzie się błąkali, nie wiedzieli, co z sobą zrobić i wołali do Boga, pomóż nam. Posłał im Słowo. Kościół, to znaczy ty i ja, powinniśmy być, każdy z nas, pełen Słowa Pana. Powinieneś wziąć Słowo, dla siebie się nakarmić, ale też to Słowo będzie w twoim sercu jak strzała. Albo jak chleb, który podasz zgłodniałemu bratu, siostrze, będzie siłą i mocą, aby on był pobłogosławiony, wzmocniony przez to Słowo. W liście do Rzymian 15:14 apostoł Paweł napisał tak, mam pewność co do was, że jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. To jest to słowo napominać, ostrzegać, ganić, jeśli trzeba, ale w ten właściwy sposób. W Bożej miłości, w pokorze, w uniżeniu. Tak więc mam i jestem odpowiedzialny przed Bogiem za budowanie swojego zboru. Tu, gdzie Bóg mnie umieścił. I nikt ze mnie nie może tej odpowiedzialności złożyć, bo Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne. Jak mogę to robić praktycznie? Poprzez swoją postawę, relacje, ale też właśnie poprzez to, że odbieram Słowo, aby we właściwym czasie móc tym Słowem błogosławić i budować innych, jeśli trzeba napomnieć. To Słowo, Biblia mówi, skutecznie w nas wierzących działa. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nie wiem, bracia i siostry, czy każdy z nas myśli, że już nikt z nas nie potrzebuje żadnej zachęty, żadnej poprawy, żadnej zmiany. Bo ja muszę przyznać, że ja potrzebuję. Potrzebujemy, aby Jego Słowo działało w nas. Druga rzecz, którą dostrzegam i której Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi,
to jest to, że w życiu każdego z nas są chwile utrapień, ucisków, walk i zmagań. Ale to nie jest całe nasze życie, dzięki Bogu. Bo jest napisane, że w tym wszystkim też doświadczamy pocieszenia od samego Boga. O tym mówi drugi list do Koryntian z pierwszego rozdziału. Tą pociechą, którą Bóg was pocieszył, kiedy przechodziliście przez trudny czas, przez różne sytuacje, przez różne uciski, tą pociechą, którą Bóg was pocieszył, nie pocieszył was tylko dla samych siebie, ale dał wam to pocieszenie, abyście w odpowiednim czasie, spotykając brata, siostrę, który przeżywa podobne chwile, mogli tą pociechą i ich pocieszyć. I powiedzieć, popatrz, coś takiego przeżywałem. Przeżywałem, ale Bóg, kiedy wołałem do Niego, odpowiedział i w ten sposób dał mi zachętę i podniósł mnie. I nagle ten brat, czy wiecie, w różnych trudnych sytuacjach czasami mówimy, no wołam, modlę się i nie ma odpowiedzi. Ale może zobaczyć, usłyszeć, ty też wołałeś, ty też się modliłeś, ty też się zmagałeś i trwało to może dłuższy czas, aż w końcu Bóg dał rozwiązanie. Halleluja. Bo kiedy jest ucisk? Bo kiedy są trudności? Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, to jest potrzebne każdemu z nas, bo to powoduje wytrwałość w naszym chrześcijańskim życiu. Że my się nie poddajemy, ale trwamy mocno przy Panu pomimo przeciwności. Nie wycofujemy się, nie uciekamy, ale jesteśmy Jemu oddani aż na śmierć, jeśli trzeba. Wtedy możesz być tym kamieniem, który On niżej położy. Bo przeszedłeś próbę. Możesz znieść więcej. Utrzymać więcej. Aby pomóc tym, którzy jeszcze nie są tak mocni i tak silni. Tak jak w cierpieniach mamy udział, tak i w pociesze, której udziela nam Pan. Czy to bezpośrednio w naszej relacji z Nim, czy to poprzez naszego brata czy siostrę, tego doświadczamy. To cierpienie, o których mówi Paweł w liście do Koryntian, jest tym samym słowem, które oznacza cierpienie Chrystusa na krzyżu. Kiedy przechodzisz przez cierpienie, podobnie jak nasz Pan Jezus Chrystus przechodzi przez cierpienie, wiedz jedno, Bóg da ci i daje nam pocieszenie. A więc słowo, czy ono mieszka we mnie, czy Bóg mówi do mnie, czy masz słowo dla siebie w swoim sercu? Jeśli masz w swoim sercu, będziesz mógł też przekazać innym, dać innym. Po drugie, przez pocieszenie, które Bóg daje tobie w różnych trudnościach i sytuacjach, aby nie tylko pocieszyć siebie, ale dać pocieszenie innym. Po trzecie, poprzez te nasze wzajemne relacje, poprzez to, w jaki sposób wspieramy, mówimy, odnosimy się do innych. Oto będę uczestniczył w budowaniu Kościoła. Wiecie, dla mnie jest trochę takim, takie są fragmenty w Bożym Słowie, które mnie szokują. Nie wiem, czy was, ale na przykład apostoł Paweł pisze podczas drugiego już uwięzienia i kiedy ma być skazany na śmierć, to jest rok 67 po Chrystusie, czasy Nerona. Właściwie w 68 on sam z sobą skończy, bojąc się o swoje życie. Mówię o Neronie. Czas ogromnych prześladowań. Paweł jest w więzieniu. Zostawiony, jak mówi, przez wszystkich. Nie ma obok niego nikogo. Mówi, wszyscy mnie opuścili. Nie ma brata, który by stał koło mnie. Ale on był dojrzałym człowiekiem, mówi, ale Pan jest tym, który mnie wspiera. Ale to nie znaczy, że on także tam nie oczekiwał, że ktoś będzie i będzie go wspierał. Ja mówię, wszyscy, którzy są z Azji, mnie zostawili. Ja mówię, Panie Boże, jak to jest możliwe? Człowiek, który kładł życie za innych. Człowiek, który usługiwał innym. Człowiek, który modlił się i nagle on jest sam. On mówi,
Wcześniej, pamiętacie, cieszę się z przybycia Fortunata Achaika. Kiedy był w Atenach, nie mógł zaznać spokoju. Dopiero jak przyszedł Tymoteusz, doznał posilenia i pocieszenia. To jest zdumiewające, że właśnie każdy członek ciała Chrystusowego, bez względu na miejsce, potrzebujemy siebie nawzajem. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Zostałem wyrwany z paszczy lwie. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Cudowną rzeczą jest, kiedy możemy doświadczać takiej obopólnej zachęty, której czasami brakuje bratu, siostrze, brakuje nam i potrzebujemy, aby ci, którzy są w Kościele, mogli wziąć na siebie to posłuszeństwo temu Słowu, aby budować, aby zachęcać. I kończąc, czwarta rzecz. Skoro Kościół buduje się w sposób duchowy, przez Słowo, przez pocieszenie, które daje każdemu z nas Pan, przez to, że jesteśmy posłuszni w tych naszych kontaktach, relacjach osobistych, aby być tą zachętą, zbudowaniem, ostrzeżeniem, jeśli trzeba, dla siebie nawzajem. Kościół także jest budowany przez dary Ducha Świętego. Jak powiedziałem w pierwszym liście do Koryntian, gdzie mowa jest o darach Ducha, 10 razy użyte jest słowo właśnie budować, ale 7 razy z tych 10 odniesione jest do darów Ducha. W 12 i 14 rozdział. Dane są po to, aby Kościół był budowany. Tak bardzo mało z tych darów doświadczamy, ale powinniśmy także o to zabiegać, aby Kościół mógł być w ten właściwy sposób przez to całe bogactwo chwały, którą mamy w Chrystusie Jezusie, abyśmy mogli Kościół budować. Pamiętajmy, drodzy, to nie znaczy, że nie mogę pojechać gdzieś do innego zboru i popatrzeć i być po prostu. Nie to mam na myśli. Myślę, że mnie dobrze rozumiecie. Jestem ściśle złączony ze swoim zborem. Kocham go. Jestem gotów walczyć. Chcę błogosławić mój Kościół. To jest moja odpowiedzialność, nie tylko innych, ale także moja. Moja cząstka. Chcę go budować tak, jak on do tego mnie zachęca w swoim świętym słowie.